Witam wszystkich. Dzisiaj sałatka z tuńczyka egzotyczna. Bogactwo smaku. Firmy Łosoś. Waga to 170 gramów. Kaloryczność całości to jedynie 197 kilokalorii, czyli niezbyt dużo. Mamy kartonik, puszka. Łatwo otwieralna. W składzie mamy warzywa w zmiennych proporcjach, takie jak kukurydza, marchew, groszek zielony, fasola czerwona, cebula, papryka czerwona, tuńczyk rozdrobniony, niestety 30%, no i tu gdzie został złowiony i tak bardziej, i tym bardziej czym złowiony. Mało mnie to akurat interesuje. Sos egzotyczny 30%. W tym sosie mamy wodę, olej rzepakowy, cukier, sos sojowy. Czyli to jest ta cała egzotyczność? Chyba tylko sos sojowy jest egzotyczny. No ale oczywiście mamy też ocet spirytusowy, skrobia kukurydziana, modyfikowana sól. Nie ma żadnych dziwnych chemicznych dodatków, czyli jak najbardziej wszystko jest w porządku. Raczej takie coś na zimno niż na ciepło, zdecydowanie. Tym bardziej, że jest ciepło i tak. Tak to się przedstawia. Można by to wyjąć na jakiś talerz, lepiej by się jadło, ale trzeba go wymyć, a mi się za bardzo dzisiaj nie chce, więc sobie zjem z puszki. Najpierw jakoś nabrać ten sosik. Nie wiem, czy tutaj jest ten sos sojowy. Nie jest to jakoś przesolone tym właśnie sosem sojowym, więc pewnie raczej mały dodatek tego jest. No ale oczywiście sos nie jest mdły, ale czy jest egzotyczny? Raczej bym tego nie powiedział. Warzywka. Miękkie, bardzo dobre. No niestety ten tuńczyk rozdrobniony za bardzo takiego nie lubię. Wolałbym, żeby to było w jakichś kawałkach. Chociaż widzę, że jakieś kawałki są, ale on jest chyba raczej taki bardzo mocno sprasowany, ten rozdrobniony. Wszystko fajnie tak przesączone, chociaż mniej na przykład czuć tutaj rybą. Te warzywa bardziej czuć tym sosem niby, ale nie są zbyt mocno taki wyrazisty. No powiedziałbym, że to taka sałatka bardziej po polsku niż egzotyczna. No ale oczywiście w smaku jak najbardziej jest to w porządku. Jak dla mnie. Chociaż rewelacji ja tutaj jakiejś tam nie widzę. No jakieś inne sałatki w roli z tuńczykiem. Poprzednie były troszeczkę może jakby lepsze. Ale dla odmiany coś innego można sobie zjeść. Tragedii może nie ma, ale takiej egzotyczności ja tutaj nie widzę. Ja bym raczej nazwał tą puszkę tuńczyk po polsku, a nie egzotyczny. No miał być rozdrobniony, jakieś większe kawały są. Czy to tak rzeczywiście mocno posklejane? Czy akurat w tej puszce się tak trafiło? Jak dla mnie całkiem spore kawały tu są. Może w każdej puszce jest troszeczkę inaczej. Albo w każdej tak jest. Tuńczyk bardzo dobry. Sosik powiedzmy też jest dobry. Wszystkie warzywka mięciutkie. W porządku. Nie ma żadnych konserwantów. Ale powiedzmy inne tuńczyki
Z warzywami bardziej mi podchodzą niż to. Ale spróbować coś innego zawsze warto. Według mnie ta nazwa nie ma nic tutaj wspólnego z egzotycznością. Może jakby dodali tutaj naprawdę coś egzotycznego, jakiś owoc czy warzywo, to można było tak powiedzieć. Ale sos sojowy już jest egzotyczne, to coś według mnie nie tak. No ale oczywiście, pomimo tej nazwy, to całość jest smaczna i jak najbardziej polecam, ale polecam zdecydowanie lepsze tuńczyki niż akurat to. Ale jak ktoś chce sobie spróbować sam, może akurat jemu bardziej to podpasuje, mi troszeczkę mniej, wolałbym zjeść inne niż to. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie, wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.